Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Otóż chciałabym odpowiedzieć na to, co postanowił w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny. I odpowiedzieć w ten sposób chciałabym również na wniosek złożony przed chwilą przez mojego przedmówcę. Otóż, Wysoka Izbo, Trybunał Konstytucyjny już raz rozstrzygnął kwestię postanowienia o zabezpieczeniu i zrobił to w 2006 roku. Powiedział wtedy, że taki wniosek jest niemożliwy i bezprawny. Jeżeli Wysoka Izba pozwoli, ja odczytam kawałek uzasadnienia. Szczególny charakter postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym powoduje, że przepisy kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu zabezpieczającym są nieadekwatne do niniejszego postępowania. Wysoka Izbo, chciałabym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że chyba w Polsce nie mieliśmy do tej pory do czynienia z takim przypadkiem, iż wpływa wniosek o zabezpieczenie do Trybunału w dniu 30 i w dniu 30 udaje się skompletować pełny skład Trybunału, który wydaje orzeczenie notabene niezgodne z dotychczasową linią i niezgodne z prawem. Chciałabym powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz. Oczywiście na ten moment nie mamy możliwości tego sprawdzenia, ale to będzie do sprawdzenia, ile minut zabrało Trybunałowi zebranie się po wpłynięciu wniosku, bo będzie godzina konkretna, kiedy wpłynął ten wniosek, podjęcie tej decyzji i napisanie uzasadnienia. Dziękuję.